Wielki Piątek, jak w żaden inny dzień, stajemy wobec męki Jezusa, wobec Jego ofiary z życia, wobec Jego śmierci na krzyżu. I patrzymy nie tyle pod kątem cierpienia fizycznego, co jaki ma wymiar, jakie ma znaczenie ta śmierć. Jako psalm responsoryjny w tym dniu jest psalm 31. Śpiewamy ten psalm, który jest modlitwą w próbie. Jedno ze spojrzeń na ofiarę z życia Jezusa to jest takie, że On mówi na krzyżu: Ojcze Boże, czemuś mnie opuścił? Grzech jest buntem przeciwko Panu Bogu, jest odrzuceniem Jego planu, pójściem jakimś, według jakichś swoich zamysłów. Bo człowiekowi się wydaje, że tak będzie lepiej, tak mu się bardziej opłaca, tak coś więcej osiągnie, lepiej, będzie kimś. Jezus, który przezwycięża konsekwencje grzechu, jest wierny do końca. Kiedy to się kompletnie nie opłaca, tak po ludzku patrząc, umiera przybity do krzyża. Jako psalm responsoryjny śpiewamy modlitwę w czasie próby. Bóg, do Ciebie się uciekam i wiem, że nie zaznam zawodu. To ludzkie nieposłuszeństwo trzeba przełamać posłuszeństwem. To pierwsze nieposłuszeństwo przyszło łatwo. Natomiast być posłusznym, niosąc w sobie konsekwencje grzechu pierworodnego, to już nie jest tak łatwo. To kosztuje. Ale owocem jest zbawienie. Otwarcie drogi do zbawienia. Umożliwienie wierności też i innym. Umożliwienie przez zjednoczenie z Chrystusem przełamania tej niewierności i konsekwencji niewierności. To dzięki tej zwycięskiej próbie Chrystusa i nasze próby mogą być zwycięskie, gdy z Nim będziemy zjednoczeni. A więc możemy na Niego i tak spojrzeć. On przechodzi przez próbę, czyli dźwiga ciężar grzechu, a okazuje się, a trwa wierności z Ojcem. To jest dla nas źródło siły, by być wiernymi naszemu Panu.